Cześć kochani, chciałabym się podzielić dzisiaj swoim doświadczeniem z ostatniej górki. Takim jakby czysto empirycznym. Teraz już na tyle, dzisiaj przynajmniej dobrze się czuję, że jestem w stanie ubierać myśli w słowa i ma to jakiś sens większy. Dlatego postanowiłam dla was ten filmik nagrać, bo ostatnio chyba to większego sensu by nie miało. Otóż był taki moment, że zaczęłam lecieć w górę i to całkiem nieźle i tak powiem szczerze, jestem zaskoczona, że dzisiaj jest już lepiej, jakoś tak, bo myślałam, że będzie eskalowało, ale na szczęście nie i obyło się bez jazdy do psychiatry na tempo. Natomiast, słuchajcie, to był odjazd. To jest właśnie to, o czym mówiłam w poprzednim filmiku, to jest taka poczucie takiej zakochanej manieczki. Czyli właśnie poza tym, że libido jest nakręcone na maksa, to jest poczucie takich dawek energii po prostu, które buchają z człowieka, ale jednocześnie one były dla mnie na tyle silne i na tyle ja byłam na tyle nakręcona wewnętrznie, że nie byłam w stanie nic kreatywnego zrobić. Nie wiem, na ile wy jakby przechodzicie mańki, natomiast u mnie jest taki moment, w którym jeszcze to nie jest takie totalne odklejenie, że już nie wiem, że mam mańkę, nie? Natomiast, no powiedzmy, może było bardzo wysokie hipo. Ale ogólnie już poleciałam w taką górkę dobrą, że miałam wrażenie po prostu, słuchajcie, że unoszę się 10 cm nad ziemią, jak idę. Że po prostu jakby mam w sobie takie pokłady energii, które potem takie... I wrażenie takiego właśnie... szczęścia, radości, śmiechu, a jednocześnie jakiegoś takiego nabuzowania i tego, że te myśli mi w ogóle przelatywały tak przez głowę w takim tempie, że jak pisałam do kogoś wiadomości, to na przykład czytając je później zauważyłam, że brakuje co drugiego słowa, ponieważ ja te słowa tam widziałam i pisałam to na tyle szybko, że byłam przekonana, że to tam jest. I to samo było, jak mówiłam, że mówiłam i miałam wrażenie, że mówię co któreś słowo. Ktoś do mnie mówił, też było takie, miałam takie przyspieszone myślenie niesamowicie, że ciężko mi było w ogóle koncentrować się na wątku, który ktoś poruszał do mnie w rozmowie. I tak się próbowałam na tym skupić, a jednocześnie miałam wrażenie, że jestem wszędzie, jestem nigdzie i że po prostu ogarniam wszystko sobą. I w związku z tym, że wszystko co słyszę i wszystko co robię jest nudne, małe, mikre, w ogóle takie, wiecie, bezsensowne. I tak naprawdę płynęłam w jakichś fantazjach, w jakichś marzeniach. W ogóle w sensie spałam z 2-3 godziny na dobę i niby czułam, że ciało jest chyba zmęczone, nie wiem, ale w ogóle mi się spać nie chciało. Więc takie w sensie mało jem, mało śpię, jestem nabuzowana, cały czas nabuzowana, ale tak pozytywnie nabuzowana. Ale z drugiej strony jakby ciężko jest zrobić coś kreatywnego, bo na przykład na treningi jakby wykonywałam. Jestem teraz zresztą w 8 tygodniu treningów, jestem z siebie bardzo dumna, po raz pierwszy w życiu chyba tak długo trenuję. I treningi tak, ale na przykład już właśnie nagranie filmików albo czytanie już nie, bo to treść i bo to jakaś logika, w ogóle strasznie trudne rzeczy. I tak naprawdę właśnie mąż mi wracał z pracy, ja mówię, słuchaj, jestem totalnie niekreatywna. W sensie tak właściwie wykonywać nie jestem tego w stanie, bo mam mnóstwo pomysłów, czuję się kapitalnie, po prostu kapitalnie, a z drugiej strony nie jestem w stanie nic zrobić, bo już popłynęłam, w ogóle w sensie po prostu mnie roznosi, nie wiem co mam zrobić z tą energią, ale poza treningami nie umiem jej ukierunkować. W sensie słucham muzyki, płynę, odpływam, znikam, nie wiem, rozpływam się w ogóle, totalny kosmos. I ja generalnie właśnie w taki sposób gdzieś przerabiam manieczki, że tak naprawdę właśnie odklejam się od realności i przestaję być produktywna. O, bo kreatywna jestem, ale nie jestem produktywna. Wszystko, co się dzieje się w mojej głowie i dzieje się jeszcze z taką prędkością świetlną, że to po prostu wow. No i właśnie to poczucie takiego bycia właśnie w takim zakochaniu, w miłości, w zachwycie,
w takim właśnie, tak jak mówiłam, no dosłownie jakbym się unosiła 10 cm nad ziemią, tak euforycznie strasznie i no po prostu był to efekt wow, naprawdę. Tyle, że jakby miałam to wrażenie, że teraz jest efekt wow i jest cudownie, ale zaraz mam gdzieś z tyłu głowy, że to się napędza, że za moment się odkleję, że przestanę już w ogóle mieć styk właśnie ze swoimi bliskimi, bo zaczną mnie nudzić, zaczną być dla mnie irytujące, zaczną mi przeszkadzać, że moje życie zacznie mi przeszkadzać, a chwilę później będę leżała i płakała i zdychała w depresji. Więc gdzieś miałam takie, o kurde, to się dzieje znowu, nie chcę, żeby to się działo, pomimo, że za chwilę takie, chcę, żeby to się działo, bo to jest cudowne, nie? Więc z jednej strony takie, nie chcij tego, nie chcij, nie rób głupot. A za chwilę, mam fantastyczne pomysły w ogóle, zrobię to i to i to i tamto, nie? I za chwilę takie, nie rób tego, to jest bardzo zły pomysł. I miałam taką myśl, mówię, kurczę, chyba zadzwonię do swojej terapeutki, bo potrzebuję z kimś porozmawiać. I chyba taki, nie dzwoń do niej, nie dzwoń, po co ci, poradzisz sobie, nie? I że w ogóle taka, wiecie, też podwójna narracja gdzieś tam, na zasadzie wewnętrzny głos, który mówi, nie, dobrze, idź w to, płyń z tym. I drugi, który mówi, nie, jeszcze pamiętaj, to jest zły pomysł. Więc było to pod tytułem właśnie chodzenie za moim mężem, po Houston mamy problem, bo ja zaczynam się odklejać, bo zrób coś z tym, nie wiem co, ale coś z tym zrób. Więc właśnie tak jak wspominałam w poprzednim filmiku, zabrał mnie a to po zakupy, a to po prostu spędzał ze mną czas, a to zapraszał znajomych, tak że na przykład jak on był czymś zajęty, żebym z kimś siedziała, ale w sensie z ludźmi, których znam. I w sensie, żebym cały czas miała zajęcie. Ja tylko tak patrzę, mówię, kurde, czy ci wszyscy ludzie widzą w ogóle, co się ze mną dzieje? A najlepsze w tym wszystkim jest to, jak już mówiłam, nie wszyscy reagują tak samo. I widziałam na przykład w psychiatryku takich ludzi, którzy byli w takim poziomie manii, że po pierwsze byli agresywni, po drugie bardzo głośno mówili, po trzecie bardzo szybko mówili i to nie miało sensu. A ja na przykład jakby w stosunku do tych ludzi, których też widział Dominik, mówię zasadniczo, logicznie, stosunkowo jak na manieczkę wolno i jak jest się osobą, która zwłaszcza mnie nie zna, to tego podobno bardzo nie słychać i bardzo nie widać. Po prostu wyglądam na taką bardzo energiczną, bardzo szczęśliwą, bardzo entuzjastyczną, dosyć szybko mówiącą osobę, która dużo się śmieje. A ja ogólnie, jak ktoś mnie zna, mało się śmieje, mało się ogólnie uśmiecham, jestem osobą dosyć poważną i ogólnie wolno mówię. Więc jakby, a jak ktoś tego nie wie, to tego nie widzi. Natomiast już po tonie głosu takim właśnie lekko uniesionym i takim bardziej pa 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 pa, mój mąż na przykład już wie, że jestem w górce. Ale mówię, tym razem już poleciałam wyżej, bo jak mam takie hipo, coś, to jestem kreatywna, czuję się fajnie, pcham projekty do przodu, mam pomysły, na przykład posprzątam mieszkanie, pójdę po zakupy, wiecie, tak w sensie tego. A jak idę wyżej, to zaczynam już lecieć w takie właśnie... I wtedy już nic nie zrobię. Bo to, co się dzieje w mojej głowie, to po prostu, słuchajcie, to jest torpeda. I po prostu jest mi tak ciężko, ja się cały czas koncentruję na tym, żeby mówić to, co myślę, a nie na przykład mówić właśnie co 20 słowo, gubię te słowa, gdzieś pędzę w ogóle do przodu. No był hardcore, było fajnie. Mam nadzieję, że ten poziom, który cały czas jest stosunkowo wysoko, się utrzyma, a nie będzie skalować. Pewnie, ponieważ nie mam w planie wrzucać tego filmiku konkretnie dzisiaj, tak wtedy, kiedy go kręcę, tylko później to pewnie już się uspokoi, także nie musicie się stresować. Nagrywam to bardziej po to, żeby wam po prostu opowiedzieć, jak wyglądają takie emocje u mnie. Podzielcie się, jak one wyglądają u was. Oczywiście w komentarzach. Trzymajcie się, pa!